Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Instrumenty, które widzimy na ekranie. W poniedziałek, kiedy Ameryka spadła, wielu inwestorów zadawało sobie pytanie, czy jest to impuls, czy korekta. Na dzień dzisiejszy, dopóki poziom 4241 jest broniony, to jesteśmy w korekcie. Powody są trzy. Po pierwsze, wsparcie wynikające z poprzedniego szczytu, po drugie, równowaga korekt i po trzecie, oscylator POL na poziomie 0. Doszło do kontrakcji i na dzień dzisiejszy, dopóki nie zejdziemy poniżej 4241, trend jest wzrostowy. Podobna sytuacja ma miejsce na Nasdaqu, który zachowuje się w sposób bardzo trendowy. Trzy małe korekty fioletowe i teraz korekta niebieska duża, taka sama jak niebieska. Po drugie, oscylator POL na poziomie 0. Wniosek jest taki, że dopóki Nasdaq nie zejdzie poniżej poziomu 14442, to obowiązuje trend wzrostowy. Natomiast jeżeli Nasdaq i S&P 500 zbiją te poziomy, no to będzie to oznaczało negację impulsu wzrostowego, w którym rynki poruszają się od 13 maja 2021 roku. Tu mój komentarz z poniedziałkowego omówienia rynku online. Na Dow Jonesie odwrócona formacja RGR z targetem do poziomu 37171. Stop loss dla pozycji długiej to oczywiście prawe ramię, a prawe ramię na Dow Jonesie to wsparcie na Nasdaq i S&P 500, które przed chwilą omówiliśmy, zatem stop loss to 33612. Na AMIC-ce obowiązuje trend wzrostowy. Ta korekta jest na razie mniejsza niż korekta poprzednia. Dopiero spadek poniżej poziomu 147,16 będzie świadczył o tym, że coś tutaj jest nie tak. Mega mocne wsparcie mamy na AMIC-ce na poziomie 140 zł. Jest to maksimum dwuletniej konsolidacji. Dlatego dopiero zejście AMIC-i poniżej poziomu 139,68 zł będzie świadczył o tym, że AMIC-a nie jest już w trendzie wzrostowym, a wróciła do trendu bocznego. Materiał ten nagrywam dla Państwa o godzinie 9.22. Cena na JSW to 33.01. Proszę zauważyć, że JSW opuściło dołem dolne ograniczenie kanału zwyżkowego i w tej chwili wykonało jedynie retest do poziomu dolnego ograniczenia kanału. Dopiero powrót powyżej 33.42 będzie oznaczał, że wróciliśmy wewnątrz kanału wzrostowego. Oczywiście ta linia będzie się podnosiła i należy ją monitorować na bieżąco. Widzimy wyraźnie, że JSW jest poniżej dolnej wstęgi długoterminowej i dopiero powrót powyżej poziomu 35,03 będzie oznaczał, że z powrotem wchodzimy w obszar długoterminowej wstęgi, a to jednocześnie będzie oznaczało powrót do kanału wzrostowego, który na ten moment JSW opuściło. Ciekawa okazja szykuje się na spółce Tauron. Po pierwsze, ruch powrotny do linii szyi odwróconej formacji RGR. Ta linia znajduje się na poziomie 2,80. Co więcej, równowaga korekt także wypada na poziomie 2,80. I jest to czynnik drugi. Czynnik trzeci. Oscylator POL jest na poziomie 0 i widzimy, że ostatnio, kiedy był na poziomie 0, to Tauron na to zareagował. Dla bardziej odważnych inwestorów przyjemna okazja szykuje się na spółce Eurocash. Zauważmy, że ta korekta jest podobna do korekty poprzedniej. Obie są w strukturze ABC. To jednak jeszcze nie wszystko, bo oscylator POL jest właśnie na poziomie 0. Jest to zagranie obarczone dużym ryzykiem. Zawsze kupno z okolic dołka takim ryzykiem obarczone jest, bo przecież nie da się systematycznie kupować dołków. Bo gdyby było to możliwe, to by zamknięto wszystkie fabryki i każdy handlowałby tylko na giełdzie. Z kolei, jeżeli zależy nam na zagraniu, które jest obarczone mniejszym ryzykiem, zagraniu z tak zwanego potwierdzenia, to jeżeli Eurocash wyjdzie powyżej poziomu 14,19, to jest to zagranie z kategorii bardziej prawdopodobnych, aniżeli to, które omówiłem przed chwilą. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to A. I kolejne pytanie z cyklu Sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia, kto ma wielkie pragnienie, nie powinien pić zachłannie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.